Siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku od Zera do Farmera. Jak widzicie, jest ze mną Bronuś. Siemano. Adaś. Uchwalony. I Tanas. Dobry. Kurczę, już dawno się z wami tutaj nie witałem, bo kilka dni przerwy od nagrywania. I tak dziwnie, bo powiem wam szczerze, serwer miałem ogarnięty przed wyjazdem już. Więc no, kilkanaście dni minęło od tej pory, ale tak fajnie, bo sobie dzisiaj mogłem wejść i od razu nagrywać. Jak widzicie, no mam troszeczkę przygotowane na dzisiejszy odcinek. Bierzemy się za żniwa soi, bo jak dobrze pamiętam, ja jakiś czas tych żniw soi nie miałem, bo gdzieś tam zawsze najczęściej na od zera do farmera ta soja była koszona tak pomiędzy odcinkami. Słucham, co się stało? John Deere GPS? Słucham! Adam ustawił GPS. O, widzę, że kolejny pomocnik do pomocy jest tam z tyłu. Adaś przecież no, jeszcze jeden. No, fajnie. Pewnie nagrywać będzie, co? Tak, tak, tak. On tak, rozkłada tak. Drona tam. Poletkę, właśnie widziałem, że tam nie bardzo. Ogólnie po drugiej stronie, tak fajnie się dzisiaj złożyło, że będziemy sobie robić akcję kopalni wczesnych ziemniaków. Nie ukrywam, że taki pomysł z nienacka na Jacka mnie tu przyszedł, bo tekstura dosyć mi pomogła. Zmieniliśmy sobie tekstury i powiem wam szczerze, że gotowe ziemniaki wyglądają jak wczesne ziemniaki, jeszcze zieloniutkie, z pąkami, więc pomyślałem, że zrobimy taką akcję praktycznie od razu. No jeszcze w trakcie żniw, bo nie wszystko mamy pokoszone. Specjalne do McDonald's. Właśnie akcje wczesnych ziemniaków. Sprzęt naszykowany, jeszcze jeden kombajn wypożyczony. Generalnie przemalowałem zestawy. Dawno Scania nie była malowana. Widziałem już kilkanaście komentarzy, kilkanaście odcinków wcześniej. Różne komentarze, żebyśmy malowali częściej te nasze, że tak powiem, maszyny. Adaś skręca, a ty od razu możesz za mną lecieć, nie? Więc postanowiłem, że przemaluję Scanię. Przemalowałem również Tatrę i bardzo podobny zestaw stoi z drugiej strony pola i do tego jeszcze tutaj na środku zostawiłem Manika, więc myślę, że dosyć fajne zestawy będą i w miarę będzie udało nam się tutaj na nie jakoś zasypać. Oczywiście do odwozu mamy naszego Holmera, więc jak najbardziej będziemy go sobie dzisiaj testować, bo po to mu żeśmy tą przystawkę kupowali, więc no na dwa kombajny wydaje mi się, że dosyć spoko to będzie szło, niestety naszukałem się. No i nic konkretnego nie znalazłem. Na Modhubie był jeden, jedyny kombajn, taki sam jak ten oryginalny, jedyną modyfikacją jego było tam. Teraz nie w tą stronę kosić. Właśnie, teraz poszedł tam kosić, tak? To nie Bronek tam leci. Że można byłoby tylko mu zmienić kolory oraz można by mu było zmodyfikować. Bożek mnie goni. Diable, uciekaj. Nierówno podjechać jak coś. Ale tutaj wiatrzarzyca tutaj, żeby nas nie ściągła tam ze skarpy. Matko, no ściągą normalnie jak na autostradzie wczoraj. O Jezus Maria, to powiem wam nieciekawy powrót miałem, ale jakoś udało nam się powracać, wszyscy cali i zdrowi. Najgorsze były momenty takie, że przeważnie wiało ci, bo wiało, ale najgorsze były podmuchy takie potężne w niektórych momentach, że no samochód latał jak chciał, tak? Jeden raz byłem tylko przerażony na autostradzie, jak gościu, no nie wiem, leciał z 200 parę na godzinę, bo obok mnie przeleciał moment. I tir jechał przede mną akurat na takim łuku i strasznie musiało zawiać, bo wyjechał z tych barierek. Ja pierdzielę, myślałem, że go zgniecie, nie? No tak z pół metra spokojnie wjechał na lewy pas tym tirem, nie? A ten gościu nie wiedział, co robić. Także no tutaj to naprawdę... Nie, akurat tutaj wczoraj zabawa z tirami była naprawdę przednia. Ale weź się zawróćcie i jedźcie w tą stronę. No tak, będę właśnie tak Tanas, zrobić. Tanas może cała potwierdzić. Trójka. Także no mówię, dla tirów współczuję tirami, bo jeszcze osobówką to osobówką, ale tak jak jakieś tam wysokie busy z plandekami czy coś, no naprawdę masakra. No. Ale i tak spoko, bo bez deszczu, bo jak my wyjeżdżaliśmy ode mnie ludziska, już wysuwana jest, wyjeżdżaliśmy ode mnie, to powiem wam, taka chmura nas przywitała, że po prostu myślałem, że będzie niedźwiedzica, śnieżyca, taka, z długą zaspą. Ja już mówiłem burza w listopadzie, co nie? Bo to było typowa burzowa chmura. Jakby to było, nie wiem, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, co nie? Ja byłem w szoku, że takie chmury mogą być w listopadzie. I ja tak sobie, wiecie, dojeżdżam do autostradki, krople, zaczyna padać na siebie, nie? Ale dosłownie, nie wiem, z 2 km tylko kilka kropel i później spoko. I powiem wam szczerze, Adaś, w szoku byłem, bo przejechałem za tą chmurę, którą my widzieliśmy, ona się skończyła Bydgoszczą. I słońce. Gdzieś mniej więcej połowy, jak zjechałem drogi, czyli tam w lewo i w ogóle, zaczęło się robić ciemno, a w Kościerzynie już koniec. A w Kościerzynie, tam potem chyba miałeś potężny deszcz, a w Kościerzynie jak zaczęło kropić, a w Nakli tak lało, że to była masakra, nie? Także powiem wam bliska, że tak w miarę i tak trafiła trasa, bo bałem się, że przez całą drogę będzie taka padaka, a w miarę się to udało. Kurde, trzy harpagany na takim polu, naprawdę chwila, moment mamy to skoszone i ogólnie dzisiaj będziemy pozniewać soi. Bo jak gdzieś, dobrze, sięgam głową,
pamięć moją, to skończyłem żniwa soi na górze, które były rozpoczęte w poprzednim odcineczku. Kto miał poprzedni? Jo. Adaś? No jo. To tutaj czekaj, raz, dwa, jo. Trzy. Dobra, tu mogę wjeżdżać. No to wtedy u Adasia chyba Bronek sobie zaczął, jak się nie mylę, że on był tam na górze żniwa. Postanowiłem, że je skończę, ponieważ tam stał fence z przyczepą i musiałem go tutaj przyprowadzić, a nie, przepraszam, case z przyczepą, bo jak widzicie, ten zestaw mam postawiony właśnie po drugiej stronie tego pola. I generalnie dało nam z tamtego pola, tu ogólnie panowie byłem w szoku, bo dosyć ładnie posypało, jak na taką małą, 36 ton. Także naprawdę bardzo, bardzo ładnie, jak na takie malutkie pole na samej górze. Dzisiaj to już będziemy... mamy 28, jak to ktoś. No, także dzisiaj my będziemy po żniwach soi, więc już z tą soję będziemy mogli wyczekać sobie na cenę. A może ona jest? Zobaczmy. 2900. Właśnie też chciałem to samo zobaczyć. 2948. No tylko... Ale idzie do góry na punkcie. Ta rosnąca może być właśnie na punkt stacji kolejowej. Boże, jak będzie ponad 3000, to jest dobry. Te przyczepy były pełne, czy co? Nie, no w razie czego niech tamte są do ziemniaków, bo nie wiem, może ta jedna wystarczy na tą soję. A, no, ja nie głupie, bo to... Jechałeś tu, mówię, ja pierdzielę, jakim cudem się znalazłem. Ogólnie, no ja mam tam 3 zestawy zostawione na ziemniaki, więc nie chce mi się wierzyć, no, nie, to że no, się nie uda. Ale tamta całkiem ładnie wygląda na ziemniaki, więc mógłby być jeszcze taki wyjazd. Ale spoko drobny. Takie przecięcie, bo od razu... Ta nas, ma pecha, bo drugi raz z rzędu trafia na ten... Ta nas prosto. Na wiatrołap. Niczym się proszę nie przejmować, tak? Tak, pięknie idzie. No 360 tysięcy na koncie. Myślę, że sprzedamy jakąś malutką rzecz. Myślę, że też teraz prace pożniwne w najbliższych już odcinkach, bo te żniwa się skończą, więc będziemy testować sobie dalej sprzęty i będziemy, myślę, że kupować nowe ciągniki, które tutaj się nam będą pojawiać jak najbardziej. Ogólnie jak faktycznie znów nadejdzie ten czas, że po żniwach będziemy wszystko dobrze ogarniać, to chwila, moment, kolejny sezon mamy ciupnięty tutaj na od zera, bo powiem wam szczerze, że dopiero pamiętam, jak żeśmy sobie tą 16 ogarniali to wszystko, te gnojowice, a tu już praktycznie my jesteśmy w większości pokoszone pola mamy. Jedną zostają tylko pożliwe. Jakieś tam kukurydze, słoneczniki, więc naprawdę spoczko to będzie wyglądało. No i trochę zboża jeszcze zostało. Jo, jak się nie mylę, skończyłem chyba też żniwa rzepaku tutaj koło sklepu na tym polu. 20. Ja mam 26, więc to jakoś niedużo. Ja próbowałem otwierać. Ale się nie opłaca. Dawaj, nie mam roboty, dawaj, ja dam rurę. No to. Możesz sobie odpocząć. Nie, no, mam jedzy. Później wiesz, możemy mieć gorsze tutaj sobie. Przejazd. Bo tak szczerze wam powiem. No, jeszcze raz się tak dobrze przetniemy. I zostają tylko kliniki. Więc do 20 minuty odcinka myślę, że powinno nam się udać skosić. Ja ogólnie to są moje pierwsze żniwa w tym sezonie. Już tak zaczynamy od soi, bo czekajcie, czym ja zacząłem na początku? A sianokosami właśnie, to te nasze piękne sianokosy nam się tutaj wkradły. I dlatego też na razie póki co małe żniwa, może jeszcze gdzieś uda mi się coś w no raczej sezonie. Nie, raczej będziesz miał kukurydzę ewentualnie dużą. No jedynie właśnie chyba zostanie tam kukurydza, więc zobaczymy. Bo do twojego odcinka już będziemy mieli zboża pokoszone i... No i słonecznik pewnie słonecznik też. Słonecznik będzie też walnięty. No, więc myślę, że o Jezus. Tutaj musimy, musimy modzik pamiętać, żeby tu też na tą serię wgrać. Na to włączanie i wyłączanie wysypywania. Ja generalnie ogólnie teraz... 8 grudnia wyjdzie ten mod na glebę. Na glebę. Więc... O, nie mogę doczekać. Będzie ciekawie, naprawdę, no tutaj robota będzie fajna na od zera w tym momencie. No bo ten gator, mi się podoba, że to do tego gatora tak fajnie wygląda, nie? No. Raz. Szacun, dwa, bo... I teraz raz, dwa, trzy. Nie, bo wiesz co, fajnie, spodobało mi się to przecięcie takie, jak pojechaliśmy wcześniej. Mhm. Dokładnie. Dosyć spoko teraz... to wygląda. Kurde, ogólnie ja bym się John Deere'em przejechał, bo dosyć dawno nie jeździłem. Czy ta naspu, jak się wysypiesz, będziesz chciał się zamienić na tą chwilkę? Już się wysypałem, jak chcesz. Dobra, poproszę cię bardzo serdecznie. Uwaga, bo tu pomiędzy... No ja już wysypałam! ...części mechaniczne. Boże. Uwaga, mam, ty jadę. Ja nie zatrzymuję się. Boże, Chyba nie mogę zatrzymuję. Ja się nie zatrzymuję. Dobra, muszę się zatrzymać. Nie schodzi. Dobrze. No. Ale klepsydrę narysowałem sieczkarnio, pa. Nie no, klej psydra. Zaraz ten odepnę, to będziesz widział, o co chodzi. A uważ, to nie wiem, co to za człowiek kształtny wyszedł z fur. Mam pojęcia. No, ja u ciebie na przykład nie widzę w ogóle słomy. Czy sieczki. Słomy. Szerokości. Mnie też nie widać słomy. Kurde, co się przedstawił Jasz? Andreasz Boasz. Jasz Boasz? Kurde. A, to bo one mają po 13,7 metra, jo. Czyli 13,5.
No a tutaj się chyba 13 tylko dało ustawić, bo tak mówię, kurde, teraz patrzę i mi zostało jeszcze... Nie, no ja 13,5 ustawiam. 13,5 jest, no. A u mnie jest na 15 ustawione. Na GPS-ie. Czemu? Nie wiem. Dobra, to ustaw normalnie na 13,5, tak jak Pan Bóg przekazał, a nie... Tanas jeździ na 15 metrów. Więcej brał po prostu. Bo Tanas więcej chciał brać po prostu. Lecz ona już kombajnu była. Tak, chcesz się bawić. Jedziemy na pełnej. Także tutaj no ja już mam jakiś plan na testowanie w najbliższym czasie kolejnych maszynek, odbiło, tak. Więc inne tylko po pole będą pokoszone, więc... A co będziemy w ogóle jeszcze testować? Po dużym ciągniku. Po jednym dużym, nie? Po jednym dużym i ja mam jeszcze to ten jeden ciągnik, który chciałem też na wymianę przetestować. Ten jeden taki fajny, o którym wam wspominałem poza odcinkiem. Boże, jak pięknie, że się panowie w prawo pojechali. Wy chyba złączeni headerami jesteście, co? Tak, jesteśmy mocno złączeni. Adam Mijaka zrobił. Zostawiam. Jezus! O Boże! O Boże! O Boże! O Boże! Ładnie, no! Jaki! Sam raz dla ciebie. Mógł dojechać do końca. Pisze, że nie bardzo takie koszenie chyba tutaj jest, takich małych i mówi kombajn, wiesz? Dzięki, tak? Na razie. Kombajn pisze, musi taki przemian zrobić. Boże, jakie harpagany. Może tam jutro wjechać, Adam, jak coś. Mi się zdaje, że już w ogóle nie mam po co tu wjeżdżać. Nas sam to weźmie na raz, tego klina. Ale najważniejsze, panowie, w tym sezonie, że soja nawiedziona to sypie, bo w tamtym roku żeśmy się nasieczyli niestety plonem. Dobrze. Ale to nie było soi w zeszłym sezonie. Jak nie? Rzepak, przepraszam, chciałem powiedzieć rzepak. No. Gdzie się tą kurna przed kolejkę? Bo nie wiedziałem, że prawie kolejkę nie wezmę. Kolejka jak za komuny, człowieku. Ja wpieram tylko film nagrał, vloga, nie? No przecież to jest naprawdę jak... Ja ścieżkę biorę. Na skup normalnie brali. Jeżeli bym wiedział, nie, to bym pojechał ten, mogłem jechać i bym 5 razy już dawno zaczął. Ale u mnie coś klepie, chyba John Deere naprawy. No, Boże, Adam, też to słyszę. Dziwne, nie? Teraz już nie. Boże, Adam się kurwi, mówi, nie jedzie z nami. No bo fajnie, tak się rozjedziemy, wreszcie będzie fajnie. Rozjechać. Ale do rozjezdnej drogi, już czas. Stojący. Czy tu popoki, czy tu wy to nie dojedzie tak, jakby nie obkosiłbym tu. Ale Adam tam dronem nagrywa mocno, kurde. Tak? Jo, fajnie. Michael Jackson znowu. Już nie. O, już nie. Boże, wpadł w header. Z dwóch Adamów zrobiło się zero. Wpadł w header. Jeden zniknął, a drugi umarł. To umrze, to umrze. Panie Krzysiu. Piękny klas tutaj. I tam nas też piękny chłopak młodzieniec taki. Ale mi GPS to załączyło nie w tą stronę, co trzeba jak coś. Może też go pewnie na trójce 110 jechałeś. Klasę. Wiesz, uważaj. Mordo, czemu odpiłeś header? Że to mordo. Ja usłyszałem, że to się coś odpięło, co nie? Kurwa, ale w najgorszym momencie, bo jakbym go normalnie odpiął, to jeszcze bym go zdążył zapiąć, a on teraz mi w niego wjechał. Ja. To za świry. No mam nadzieję, że filmik z pokazu ludziska będziecie prawdopodobnie mieli jutro. No dzisiaj mam zrobione 1,5 minuty, jutro powinienem go skończyć. Jutro powinienem mieć minutę 40 zrobione. Bronek właśnie kiedyś się na kosę od Krzycha. 3 lata temu. Przepuścisz mnie? No, lepiej ja. Przepuścisz mnie. Może się razem złączymy. Złączymy się. Oooo! Pa, kur! Gitara, Edek. No cześć. Dobra, reszta twoja jak to. Także tutaj... Reszta twoja, słyszałem. Będziecie mieli też konkurs, na który już bardzo serdecznie zapraszam. Będą do wygrania koszulki z podpisami youtuberów. Ja to od was nie. Czapki i coś tam jeszcze chyba mają ogarnięte dla was. Także tutaj w najbliższych dniach ten konkurs, gdzie tylko film się pojawi, od razu będziecie mieli... A na gdzie jedziesz? Możliwość. Przejechać się. Głosowanie. A później zabieram ci robotę. Podam wam, kto wygrał. Niestety no mało mieliśmy pola do nagrania. Ja naprawdę miałem przekichane, powiem wam szczerze, bo miałem niecałe 2 hektary. Damian naprawdę zapierdzielał kombajnem. Poczekaj, Bronku. Jaki Damian? No bo niestety najlepsze to jest to, że gdyby nie Damian, to byśmy się chyba wracali do domu w sobotę, bo w piątek wieczorem, gdy już wszyscy się praktycznie zjechaliśmy, Patyk zadzwonił i niestety kombaj ten jego piękny, wspaniały ulega awarii. Niestety sezon jest trudny w tym roku, więc no kombajny naprawdę dostają galancie w nie powiem co. I tutaj niestety, ale no całe szczęście, że nas podratował właśnie Damian, którego serdecznie pozdrawiamy. Dobra, który ze mną chce pokopać? Bronek, ty teraz się najeździł, chcesz ja, tylko będę kopał, no tylko zobaczę ile tam jest na tamtym przyczepie, bo on to nie wejdzie, dobra, okej.
Muszę wsypać na tego na MMF. Ustawiamy na 3,8 i wydaje mi się, że naprawdę powinno być... Hej, teraz wysypiesz to z tego sprzedawcy. Być okej. Okay. Kurczę, bardzo no, ładnie to wygląda, jak takie młodziutkie ziemniaki. Ty, Bronek, też dysponujesz jeżdżą tymi teksturkami? A bo Adam ogarniesz te. Nie, ty masz normalnie uschłe. No. Czyli my wyskłe tylko stanackie mamy takie fajne. No, no powiem wam naprawdę bardzo fajnie kontrastowo te kolory. No, wyślij na grupę, jak to wygląda. No, jak chcesz to możesz właśnie wysłać. Jak chcesz to jeszcze może w grą w tym odcinku. Kurde, ciekawe. Ja teraz wysyp tam przeładowczą na tego MFA. Dobrze, już zaraz sobie. Ale dobrze, chyba nie wiem, pojedziemy Bronek, nie wiem czy nie od środka może tutaj przeciąć. To jeden diabeł. Chodź na dobra, to będziemy jechać o tyskę. Bawię się, co? Co, jeździmy tak co drugi właśnie przejazd, czy nie? Tak. Możemy. W ogóle ja tak widziałem, pamiętam jak kopałem buraki z chłopakami w Strzelcach. Chociaż nie, mordo, musimy się przeciąć. No bo nie będzie dosięgał. No bo nie, no bo jak, będzie raz rura od ziemniaków, raz rura od zewnętrznej. Znaczy... Raz rura od sąsiada, raz bez rury. Ziemniaki jak trzynastki wyglądają na te... Boże, 60%! Ty. Ja zaraz będę podniosł. To my się musimy tu... O. Dobra, to ja posprzątam, a ty wiesz, dla nas tam nie, co podejrzeć. Wiesz co, Bronku, zrobimy? Przetniemy się przez środek, żeby cały czas rurą jeździć do zewnątrz. No tak właśnie to powiedziałem. Wysypuję właśnie. Oj kurde, mi GPS puścił. Jak coś tam nas nie musisz na razie, nie musisz na razie podjeżdżać, bo my się tu wysypiemy na mana. Dobrze. Czy to to jest tu. GPS przestał działać niestety. Więc chłopaki tak właśnie te buraki kopali, że zostawiali ten środkowy jeden przejazd właśnie... jak tu 6 rządków teraz jest? Nie, to jest GPS mi puścił, nie wiem jakim cudem GPS się wyłączył. Ogólnie GPS-a ja nie wyłączam, żeby przez środek się przeciąć, żeby nam mniej więcej tych mijaków nie zostało aż tak dużo. Ja, Bronku, ci mogę się tu kawałek schować. Ale już kończę, dobra, ja już kończę. No fajne nawet te ziemniaki ci powiem. Ładnie takie wyglądają, nie? Nie za zielone, nie za białe, w sam raz. No młode takie. Dalej każdy jeszcze mogę siać. No, nie, no, zobaczysz, nie, nie ma co. Porozkopujemy się tak i... Będzie szło, okej. Okay. Idzie. Idzie. Kopie? Jo. To ja mam GPS-a inaczej teraz. Kurde. A na ile masz? Zmieściło się. No nie wiem na ile ty na 3,8, na 3,8. Na 3 ja mam. No o to kurde, daj na 3,8 sobie. I powinno być w porządku. Teraz jak my już dojedziemy, to wtedy możesz już do nas podjeżdżać, bo już nie będziemy się teraz sypać. Już będziemy chcieli wykorzystać właśnie tego naszego Holmerka, bo jednak dużo by nam tutaj to dało. Kurde, ale w środku to jest machina, nie? Jak to wygląda, ten przód taki mega, mega długi. No niestety szkoda, że tak mało tych kombajnów do farminga mamy. No nie chciałem pobierać tutaj z jakichś takich zwykłych stron z modami. W większości i głównie staramy się, aby to były mody z ModHuba. Więc mówię, no tutaj jedyny był ten ze zmiennością kolorów, ale to już wolałem, żeby chyba dwa takie ładne grimusie tutaj nam kopały. I te koła zmienne z przodu, no patrzyłem jak na szeroki wygląda i powiem wam, że nie, jakoś mnie to w ogóle nie pasuje. Także tutaj kurczę, no naprawdę pole dowalone, że tak powiem, bo praktycznie jak tutaj Holmer zacznie już nas odbierać, to praktycznie będzie cały czas przy nas jeździł. No. Więc naprawdę spoko. No ale przynajmniej wtedy nie będziemy musieli się zatrzymywać, tak, to nie? Też te ziemniaki nam w miarę pójdą. Chciałem zacząć te ziemniaki też dosyć wcześnie, bo szczerze wam powiem, no to tutaj jest kilkanaście odcinków kopania, bo wątpię, że na każdym odcinku będą dwie osoby do kopania, w zależności co będziemy robić. Przynajmniej ta jedna będzie tutaj kopała te ziemniaki. Także naprawdę myślę, że sporo pracy tutaj będzie. Dobra, ja się tam nas tylko obracam i od razu możesz tutaj śmigać. Ogólnie ludzie, dajcie mi znać, bo ja jak sami dobrze widzicie, mam tutaj takie, a nie inne tekstury gleby. I powiem wam szczerze, wyglądają tak troszkę pajtowato. Ale tutaj jak jeszcze po tych ziemniakach, ten poprzeczniak jest tak zrobiony, to powiem wam szczerze, że wygląda to tak dosyć spoko. O Jezu! Jezu! Nie wiem, gdzie ждało. Ej, poleciam. Myślałem, że kombaj już stanął i nikt nie odjedzie. Ej, co się stało? Aha, pełny jestem. Umor. Ta nas nie wyrabia robotą. Czekaj. Nas kujecie, czemu tą stroną? Czekaj. To by lepiej było, może nie sobie na kabinę mordo. No to weź ten, ja muszę się cofnąć i zacznę kopać już. Będziesz ze mną dażady cofać? No, dawaj. Dobra. Ale ej, przekichany, jeżeli on ma tak to zrobione. To cofam. A rozłóż się. No bo ty za każdym razem nie będziesz mógł nas odbierać.
Rozluź się i... Aha, serio? To ja. O, to jest do dupy zrobione w takim bądź razie. No ale w kombajnach od buraków też masz na prawo rurę, czy nie? Ej, właśnie nie, chyba masz na lewo. Chyba, nie wiem, zobaczmy. Dobra, już teraz. Już? Super. A mało? Gdzie stało mordo? O, i trochę sypnęło. Szato mordo. Weź spróbuj się ubrączka nawrócić. Ale co to da? No może będziesz mógł normalnie sypać i się rozłóż. No będę mógł sypać tutaj na tył jego, za taśmociągiem. Dobra, tak jakby. Dawaj, jedź. No bo do dupy, to no, jak ej, mamy tak... Nie, no zawróć się, sprawdź. Jo, bo trzeba sprawdzić to, bo to nie ma czasu. Dobrze, żeby tak się bawić, kurde, do tyłu. No po to są takie maszyny, żeby to wykorzystać, a ja teraz naprawdę idę sprawdzić, jak jest z kombajnami do buraków. No właśnie. Kombaj do buraku ma po lewej stronie rurę. Ale jajca, nie? Dobra, ale podjedź i za taśmociągiem będę jechał. Och, ale musi się rozłożyć. Ale musisz się rozłożyć, Tanas. No ale jak ja się mam rozłożyć przecież? Mi się wydaje, że jak się nie rozłoży, to nie da rady. Nie, no jedź. Się kurwa zastanawiam, co tam odwalać. No, no nie, bo jest ten... Jest do dupy zrobione, nie? Że jeden, że kombajny tak, ziemniaków mają w rurę po prawo, a kombajny do buraków po lewej stronie. A Homer przyjmuje tak jak właśnie od buraków. To? Orzesz, kurna. 30, no. Serio? No. W szoku ale teraz jestem, w szoku teraz jestem, bo nie pomyślałem nawet o tym, że może być taki problem z tym, nie? Ale jajcek, 150. Bo ja sobie te ziemniaczki, które kopałem z poprzeczniaków i w ogóle wszystko było zawiezione i jest dobra, na dobra. Tym. No nie no, musisz tak sypać tylko tutaj z tyłu, tak? Możesz od razu do mnie jechać, nie, Tanas? Bo ja już mam 60%. Tylko tak jak Bronek tutaj sypał z tyłu, bo tak to nie ma innej opcji nawet. Gdyby to było z przodu więcej miejsca, to lepiej by było z przodu, nie, ale... No muszę na wsteku iść, no bo tak to pizze, takie, że... No z jednej strony to nie głupie, więc... A tutaj akurat tą maszyną na wstecznym nawet łatwo się będzie jeździć. Jezus. Dobra. No ja no, o wiele łatwiej to wygląda niż tam. Lepiej tu. Ale w szoku, nie no, nie, pisze, że jest do ziemniaków, do buraków, a tak szczerze naprawdę nie jest to przystosowane. Oj tam, teraz się zrobić. Dobra. Pustem odbolać, co? Wypaszę, zdążyłem nie patrzeć. Na ziemię nie zdąży. No kurde, dzisiaj no zapomniałem o tym modzie. Tak jak mówiłem, jak nie wrzucimy od razu jakiejś modyfikacji na Alpiny, udało mi się to ogarnąć, a tu kurde nie. No widzisz, to totalnie o tym zapomniałem. No to też wszystko tutaj mówię szykowane, było na sam wyjazd, nagrywane. No to akurat akcja na szybko, to i tak, że nie było to nagrane, to chyba plus z jednej strony, bo tak to macie coś świeżego teraz. No dzisiaj chociaż coś mam, a nagrywałbym się tyle na wtedy, że to była masakra. I tak miałem 3 odcinki dzień wcześniej, razem tego dnia nagraliśmy 6 odcinków, jak wtedy liczyłem chyba? Tak. W czwartek? W środę, a w czwartek dogrywałem 3 odcinki jeszcze do siebie, więc no to była naprawdę masakra. O, i jak tam właśnie widzieliście, tak jak mówiłem, Tatrę też przemalowałem, żeby były takie, no, zestawy pasujące do tych naszych Grimme, jak i Scania, tak i właśnie Tatra. Dosyć spoko to wygląda. No Boże, jak ja patrzę teraz do tyłu, nie? Jak to wygląda? Jak trzeba na wsteku jeździć? Panie Tomasz, no. Co poszło, ja nie wiem. To... Gazu. Gazu. Dobry, jak się bawi lewa komara? No daj gazu, stary. Już ten tematu do tyłu nie można. No ja tego już nie pomyśleli. Na GPS-ie ustaw. Na razie brączek tam. No ale powiem wam szczerze, naprawdę jest się z czego cieszyć, skoro farming coraz więcej tak zarąbistych, realnych modyfikacji chce dodawać nam do tego farminga, więc nie ma co myśleć w ogóle o nowym czy cokolwiek. Ja się bardzo, ale to bardzo cieszę, że wreszcie coś takiego wychodzi. Nareszcie o tym pomyśleli, co? Bo na polskiej wsi powiem wam, że naprawdę spoko. Ja mam nadzieję, że komuś się uda przerobić tą modyfikację na łopatkę, żeby to, wiecie, można też było sobie gdzieś tam na polskiej wsi takie coś jak najbardziej ogarniać. Ale z drugiej strony, na sam początek nie? Jest to fajnie, bo ktoś przyjeżdża do ciebie, robi ci to badanie i tak no dalej, tak. Bo mówię, no tu na od zera, akurat. No. Tego gatora sobie kupimy, to tu będzie naprawdę sztynksior. Ale mówię, na polskiej serii gdzieś tam coś takiego właśnie to z łopatką, no na pewno coś się uda wykminić, ale mówię, no to będzie wreszcie fajna sprawa, że jak w ogóle jest w życiu realnym, bo ja nigdy takich rzeczy nie robiłem, no, badania. Masz pole? No dobra, ale jak się na przykład ktoś przyjeżdża, to ty płacisz za to? Tak, normalnie płacisz. Wiesz, ile takie rzeczy się płaci? No 50 zł gdzieś, zależy. Przeważnie jest tak, że sam wysyłasz próbki do domu. Tak, no ale... No to fajne, bo to akurat nawet na nasze serie tam gdzieś polskie, to też można by było takie coś właśnie ustawić, że... Na przykład, tak, no i pieniądze...
pieniądze się za to płaci i je tam jakieś symbolicznie i gitara. No, mówię, albo sam, no możesz, bo to zależy jak to tam, albo ktoś ci przyjeżdża, albo ty sam wysyłasz próbki. Nie wiem, idziesz na jedno pole i z tego pola pobierasz tam kilkanaście próbek. Widzicie, dzięki to temu idzie wyliczyć, gdzie co, czego brakuje. Tam też chyba trzy próbki chyba są robione, jak dobrze widziałem no, na filmiku. No tam były trzy, ale niektórzy naprawdę po kilkanaście próbek robią na jedno pole. My też tak zrobimy. Ile rzędów bolek bierzesz? Zrobimy 10 próbek. No teraz próbek. Mniej wziąłem o jeden, wiesz? A, ja biorę 6 jak coś. Dobra. Ja teraz wziąłem, wiesz co? Raz, dwa, trzy, cztery... Biorę 8. Jo, ja sobie teraz wziąłem. Ja mam. Thanos nie nadąży wysypywać pewnie. Ej, Thanos to teraz na środku staje i tylko z jednego do drugiego rządku się przejeżdża. Jo. Teraz chyba będzie musiał trochę szybciej do mnie dojechać, bo ja już mam 55%, więc... Ja mam 100 prawie. Poczekaj, nie jest! No nie chcę, przywadził. Nie jest Thanos mi. Jo, pierdziło tu stary? Nie jest. No to Thanos na głodnego do roboty. Toć da pyr w tym sezonie, nie? Ja do przodu jedzie, bo lepiej, wiecie? No jo. Technika czyni z siebie zawodnika dobrego, mordeczko, także wiesz. Maśniutko tam. To poczniem, co poczniem. Siutko, maśniutko. Jutro z dwoma przyczepami tymi. O, za jutro manem będzie stopał do stodoły. Pasuje? Z zamkniętymi oczami. Ja pierdzielę. No ja mówię, on się tylko odwraca i patrz, i cyk do następnego. Gorzej jak przyjdzie mu czas wysypowa. A, ty za dużo to dla mnie chyba majster nie weźmiesz, co? Bardzo. Ja nie wiem, ja się muszę podgłosić chyba festę, bo raz mam cię, dobrze cię słyszę, a czasami to... Ja tam słyszę gdzieś... jakiś bełkot. No, czasami właśnie gdzieś się w tle słychać i właśnie ludzie myślą, że nie wiem. Czy ty raz daleko od mikra siedzisz, czy raz blisko? Ja muszę chyba tamto znowu mikrofon, bo po prostu procy mam. No to dzięki, mordeczko. Mi się zdaje, że to wszystko przez ten pop filter, tak. Po co? O! Dlaczego? No i tak jest git. Może bo to zagusiło. On by musiał mieć ten krawatowy przy... Krawatowy. Terywnik. Rurko. Zaraz tu pewnie. Mieć tutaj przy sobie przyklejony. Zaraz tak chyba by... głowica się oderwie od wiatraka, bo tak się kręci mocno. Patra pełna jak coś, panowie. Ogólnie mamy 104 tony soi, jakby się ktoś pytał. Chętnie. Tutaj sprzedaż jak najbardziej wskazana w tym sezonie. To co? Takie spora pieniądze będzie. No będzie dobrze. A zobacz, czy coś tam do ogarnięcia mamy? Jakieś świnki do wywiezienia, krówki do sprzedania? Właśnie tak lukam. Krówy chyba miały być 100, tak? 90. Kurwa, no to jak jest 100, no to tam mniejszy problem. Świn miał być? No 150. Świn to my zostawialiśmy nawet poniżej 100, jak wywoziliśmy po 2-3 porty, no. Nie. Tak, mówię wam. Mi się zdaje, że 150 było do 200. Ile wchodzi na przyczepę jedną? 20. Nie, 70? 50. Ile? 7, no wchodzi, naprawdę wchodzi. No jest 190 prawie. Już ci mówię. Trzy raz jak mieliśmy full świń, trzy przyczepy wywiozłem świniu. To jadę wywieźć jedną. Weź i zobacz ile jest ten. 190, jadę jedną wywieźć. Ile na jedną przyczepę wchodzi? Zaraz wam wyliczę ile wywoziłem. Bo ja obstawiam, że koło 80 sztuk. Co? Nie, 64. No to 64 razy 3. Uważaj, rozna. Super. Dobra. No to tam ile zostało? I co mi dało to twoje wyliczenie w tym momencie? Tak z ciekawości? Mi się wydawało, że my zostawialiśmy nawet i po 70-80 chwil. Bo one i tak moment są, bo, że tak powiem. Nie, no myślę, że poniżej 100. Jeden transport zawieźli i podobla. Tak, na pewno nie, no bo o to chodzi, że czym więcej my sprzedamy, tym dłużej one się będą robić też, tak? No. Bo przecież tam jak zejdą poniżej tej tak zwanej godziny, no to to już jest strata, tak? Ja pierdolę. Przyszedłem kurna na świnie, nie ma tego. Czujnika. Nie ma przyczepy. Pobiegłem do handlarza, jest przyczepa, nie ma tira. Super. Was deszczy. No bo tir jest odwozić się o co? Już go nie będzie. Myślałem, że brony kombajn się zachował i trzeba podzwonić już. Ja pierdolę. To jak ty chcesz, żebym ja coś odwiózł, jak to nie ma czasu. Ale masz jak coś, nie? Jakbyś sobie wziął ciągnik? Holy Dolly nie ma. Jest. Nie widziałem, sprzedałem wczoraj. Holy Dolly masz pod tym, pod wiatą na skupie. Na strychu. No, tam co wysypujesz słomę. Tam co wysypujesz. Tego. No dobra, uratowałem. Ogólnie uratowałeś tę sytuację, bo jak jest na strychu, to to jest jedno... No, to jest no, na tym samym placu. Miejsce. Holy Dolly. Ale ja cię sprawdzę. Dobra, jest. Razem z przyczepą jakąś. Ale teraz jeszcze ciągnik mi się przyda, dość blisko, najlepiej 2 metry. Ten trąbi, ja już patrzę na swój telefon, myślałem, że w telefonie dzwonek mi się inny zmienił. Bo tak dziwnie, to strasznie było słychać. Ej, właśnie, ja pod... Kurde, powiedzcie, że ja... Ja pierdziele, mam telefon? Co? Nie, bo dzisiaj na
w odcinku na, od biedaka do kozaka, tak 60 darła mordę, że musiałem na 20 zmniejszyć. A, no fajnie. Bo mnie teraz na 10 zmniejszyłeś. Ale tam ziemniakami daje, co? Tak. Zadowolony. Dobrze. Kurwa, no dobrze, że zdążyłem do kabiny wejść, nie zobaczyć tego, że tak 30 ton wyleciało. Fajny ten nasz kombajn, 12 ma to godzina tłuczone, to przez to, że to taki mały header i to jest sporo jeżdżenia. Ale no to mówię, 3 odcinki takiego feste kopania by musiało być, żeby tu można było cokolwiek zrobić. A na pewno takie 3 odcinki się na mnie przydarzą, także myślę, że będzie naprawdę, naprawdę ciekawie. Dobra, teraz myślę, że Bronek możemy już spokojnie wjechać w... O, a no właśnie ty wjechałeś, no i pięknie. No, nie ma problemu. Już tam nie ma sensu jeździć dalej, żebyśmy to dzisiaj tylko skopali. Tak sobie prawdopodobnie to wtedy zakończymy. Dobra, cykmy kwóp. To poczniem co, poczniem co. No w tym sezonie troszeczkę mamy do kupienia, bo jakby nie patrzeć... O, tu widzę, że nie udało ci się Bronek przez cały przejazd zabrać. Ciekawe, czy ja to wezmę. Stały się nie. Też zrobię mijaka. Dobra, moment, musimy cofnąć, bo tu będą dwa mijaki wtedy. W tym sezonie niestety no wydatek no, na maszynę chyba nie wysypiemy, co? Ale też przy okazji, no chcemy jeszcze wiadomo kupić te pola na samej górze. Myślę, że też tam w miarę uda nam się jakoś to ogarnąć, pieniążki na to. Bo nie ukrywam, no chciałbym, żeby tam na górze troszkę więcej się zaczęło dziać, żeby można było czasami na przykład poużywać tych lawet. Właśnie widzę całe. Ja byłem chyba do końca, wiesz, mi się wydaje, już nie jestem pewien. Dobra, Tanas, jak już tyle jedziesz, to jedź. No i ho. Ale podnieś rurę, żebym nie przewadził. I tam możesz się spieszyć teraz, bo ja już trochę mam też. Ale teraz ty dzisiaj rozchwytywany jesteś, nie? Ja, chłopak, dzień dobry. Jak się, nie, wysypiam się. Właśnie. Nie wysypiam się, dobrze jest. Andrzej, kieruj tam maszyną. Andrzej, wejdę. No to ty, Adaś, mówisz, ze świnkami lecisz, jo? Najpierw chciałbym podczepić przyczepę. Wolę, co wziąłeś, czy nie? Ach, wolę, co nadział się w tej sekundzie, tak? Nie, tam kulowe chyba jest takie. Ja masz wolę? Kulowe. Ja mam 80. Kulowe. Bardzo bym poprosił po podjazd. Chodź! Po co? Nie dojadę, no nie. Myślałem, że dojadę, ale... 90. Musisz odwrócić jak coś. Dawaj na ręcznym. Bardzo chętnie, już ze świniami czy bez? Będę radny. Przedane. Dobra, nie damy rady. Aaaa, kołowaj stanął, człowieku, zaczęło coś herbolić. Bronek Miarka się przebrała. Czemu? Już wszystko wiem. Czemu? Czemu? Zaśpiewasz dalej piosoneczkę, ale nie chciałeś, tak? Aha. Aha. Nie, kopaj, nie kopię, moment, stop. Nie ma problemu, Andrzejku. Cofaj, cofaj, cofaj. Ja wam myślę, że tutaj jeden odcineczek, jeszcze jeden live i będzie wykopane ziemniaczki. Dobra, może być jeden odcinek, dwa live'iki na przykład. Już na razie, bo lech. Wydaje się, że 4 odcinki, 0 live'u. Dobra, co? Wszystkie konie na się uśmiały. Brum, brum. Brum, brum, nawet Tana zrobił. Dobra, trochę dokopię, bo tu nie została jakaś... Niewdzięczna. Nie dokopuj nikomu, dobrze? Niewdzięczny. Niewdzięcznica jakaś pewnie tam jest. Kopiec Kreta. Ty, a powiedz mi, jak skania Tanas? Tak. Skania jeszcze nie sypamy. A nie sypałeś na nią, ale tam trochę jest, więc... No, no mam będzie pełne. Ładnie będzie się pociśniemy to. Dobra sobie tych ziemniaków coś. Wszystkie. Wszystko będziemy mieli pełne, nie? Co wszystkie? Słabo wszystkie transporty. Wszystkie. Znaczy skania jest pusta. No ale ty, nas, nie jest pusta, bo ja po przestrzeki. Bo ja po przestrzeki sypałem. Po przestrzeki, idę zobaczyć. Przestrzeki przecież nie były w ogóle zasadzone. Połowa jest skani jak coś. A to, a na czym stoi ten? A na czym stoi man? Nie wiem, właśnie się zastanawiam. No tu wykopałem wszystko. Na skani. I poprzeczniaki jeszcze za wąskie były i objechałem dookoła po dwa razy. I wszystko stależowałem później. Bo ogólnie powiem wam, ze ścieliskiem jakoś tak dziwnie mi to wyglądało. Tym może jakby było ścielisko po zbożu, to by ładnie to wyglądało. Ale było ścielisko po rzepaku i powiem wam szczerze, wolałem to stależować przed odcinkiem. Jak sami dobrze pamiętacie, Adaś akurat zdążył odcinek wcześniej wykosić tutaj na te ziemniaki od jednej i od drugiej strony. Ziemniaki? Prosiaki, i kurczaki, i rzepaki. I świeżaki. I fajniaki. I pół biedronków. Gang fajniaków. Pół biedronków. Gang. A żeśmy zasnęli na gang Olsena to będzie pewnie w kolejnym wydaniu. To gang z Albanii otwieraj drzwi. Tem. Dupy no ja pierdzielę, ale tu nie poszło, dwa mijaki. Czujniki cofania.
właśnie. Co tu się narobił? Ja pierdzie, teraz dojedziesz jutro, bo ja mam 80%. No cofam cały czas. Ej, robisz mi jaki dwa z jednej, no, z drugiej strony. No to robiłem. Wybierany abonent ma wyłączony jeden telefon bez poza zasięgiem. A na szybki. Poinformujemy go o tej próbie połączenia. Chyba lepiej by ci było jeździć przodem. Nie wiem, może chcesz zaświjać. Mój Jezu, aż 96% zdążył. Może byś cofnął, co? It's my life. Dawaj, Loże. Teraz ty cofasz, a ja jadę do przodu, dziękuję. Nie przestań, to godzinę będę cofał. Dobra, na razie. Trzymaj tam wtedy. Ale dosypać mam. Ale typ to by dryftował w zimę, nie? Pod Biedrunką. Wraz z naszym tym... żukiem. Dryftowóz. Żukiem, było. Chłopaki do cięcia. On tu samoroz na roz. Wybył. Samoroz. Dobra. Pięknie, okay. To idzie ogólnie, o. No i cyk, McFoam 427 koła. Bolek skoczy na ciała. No proszę bardzo, pełny już jest man, tak? Mana, mana. Ty. Wybranek na dwa razy byśmy wzięli, weźmiemy to, nie? Nie. Daj pole, nie ma problemu. Czekam na to. No gdzie ty, Adam, w ogóle jesteś tyle czasu? Mordeczko, ciężko pracowałem, dopiero sprzedałem świnie. Ogólnie spartoliłeś jedną sprawę, bo nie ten. Nie stalażowałeś tutaj tego kawałka po rzepaku. Którego? Co to za robota? Którego kawałka? A tutaj prosto wrzutki? Tego małego na końcu? Tak. No tam to już mówię, no gdzie talerzówką dużą naszą? Trzeba było wypożyczyć 3-metrową. Super, i zrobić porządnie. Bardzo nie ładnie. Mogłeś tam nie kosić. Musiałem. Mogę stać, tu się każdy rzepaczek liczy. Nawet no możesz masajem tu na pole w paściach coś. Co tam masajem będę kosił? Możesz odjechać jakbyś chciał. Dobra, ja ogólnie to na razie trzymajcie się też. Przejadę się jakimś naszym zestawikiem, wysypię te nasze ziemniaczki. Tu Adaś też? To my też jedziemy. No to chodźmy wtedy, pojedźmy tymi... Jo, zaraz weź go tylko opróżnij, nie on kupię. Ja pojadę tym, no właśnie tym co bierzcie, mamy. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Co? Tym chciałem jechać właśnie. Może pracownik nie ogarniaj tutaj. Kurde, tu nie nawrócił, nie nawrócił, no, dobrze. A nie ma za ziemniaki ceny czasem? Może wysyp coś. Nie wiem. Ej, ile musi być za ziemniaki? 600 coś. 651, no to petarda chyba. Chyba jedzie czy co, nie? Jedź mu obu od razu? Jo. Ej, coś to na chapu się zyska. Jaki kierunek jest? Młyn zbożowy. Żartujesz chyba? Nie, bliżutko. No to nie ma po co jechać. 650, no to jo. Yeah. Ale fajnie, zarąbiście ta Tatra wygląda. Do tej przyczepy, bo właśnie o wszystkie, tym ostatnio... Wszystkie te mamy teraz żółte, kurna, na te ciężarówki. No tak właśnie, bo te piękne zestawiki nasze. Czulowo. Jak mi się podoba. No każdy może przecież przemalować na swój odcinek. Nie zastanawiam się, czy czasami ta przyczepa mnie trochę nie trzyma, bo powiem wam szczerze, dziwnie mi się skręcało, ale... Chyba jest okej. Okay. Zaraz zobaczymy na jakimś zakręcie, czy się wyglebiemy, czy też nie. No mam pięknie widok tutaj na was. Znakomicie to wygląda. No. Teraz chyba jeszcze podjedziemy zatankować na stację. Najlepiej jak cofam, Adam. Szanse? Jaki tu się tam znalazłeś, Bonek? No ja tej strony jechałem. Ja pier. Czyli się pytam? Myślę, że będę nagrywał stąd. Ujęcia. To nie miał pierdolę. Nawet dwóch, czy nie? Nie. Może pracownik stój, gdzie jedziesz, karekanie. Nie skończyłeś pracy jeszcze, tak? No wreszcie nie bardzo nie sypiesz chyba. Patrzę, że pieniążki idą, przychodzę ze zbiorów 5,5 tysiąca. No i to tyle z ziemniaków. Brutto. Ja chyba rowerem będę odjeżdżał dzisiaj. Mana to zostawiam. Ale tu bieda na tym skupia, że i tyle płacą, to aż szok. O, jest został odblokowany. Chyba został odblokowany. Możesz użyć go przez 3 dni. Następnie. Gruglas, dostałem szok. Co? Pa kopać, brown muszę glass. Wszystko robić, muszę. Chodzi smarczy, nic nie robisz. Ej, ładne pieniądze. O, no, czekaj, to ty Bronek zarobiłeś 50 koła? O Jezu, 50 to jest koła. Może co robisz? Ławeczkę uderzyłem. Aha, ja tak mówię, czemu tu kochasz? Ślepę z dnia też. Dobra, pięknie mi to sprzeda, ale ładny zestaw. Szok. Ja zarobiłem ile? 32 tylko? Boże, o wiele mniejsza ta jest. No to mamy ile? 80, dobra, powiedzmy, że 80 tysięcy zarobione, nawet więcej, bo jeszcze na skani ta nas ma. Także powiem wam, że ponad 100 tysięcy zarobione. Myślę, że 3 razy, jeszcze 2 razy tyle, także 300 tysięcy za ziemniaki. Myślę, że jest to dobra opcja. Tankujesz się, Bronek?
Dobra, tym pięknym akcentem my się z wami żegnamy z tej stacji benzynowej. Ole, tutaj zestawiki podjechały. Fajna ta Tatra. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam was już na kolejny odcinek do Remi Fasolas i do Brączka chyba. Także co, do kolejnego zostawcie łapę w górę i na razie strzałeczka. Trzymajcie się, cześć! Narka.